Nazywam się Mirosława Pluta-Olarnik, reprezentuję środowisko ekonomiczne na tej konferencji, która jest poświęcona marketingowi instytucji badawczych i naukowych i uważam, że jest to bardzo ważna inicjatywa i w skali krajowej jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, związana z tą problematyką. Bardzo doceniam, że środowisko związane z naukami technicznymi podjęło się takiej inicjatywy, ponieważ z punktu widzenia moich doświadczeń związanych nie tylko z badaniami, ale też i z aplikacją w praktyce marketingu, uważam, że sporo nowych przedsięwzięć marketingowych i wskazań właśnie z tego środowiska wypływa, które silnie stara się pozycjonować na rynku konkurencyjnym i w związku z tym sięga po najnowsze, często oparte na świetnych, nowych technologiach rozwiązania wykorzystywane w marketingu. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom bardzo współczesnego marketingu, bo marketingu opartego na wiedzy, marketingu sieciowego, no i co za tym się kryje, marketingu wykorzystującego nowe technologie. To, co jest najważniejsze i co wydaje mi się już w praktyce możemy dostrzegać, to jest zmiana rozumienia podejścia strategii marketingowej. Od silnego konkurowania w oparciu o przewagę konkurencyjną do poszukiwania partnerów i budowania sieci w branży, w której się działa, po to, żeby w ramach tej sieci umocnić swoją pozycję w branży. Mamy tutaj ogromne możliwości związane ze współpracą na przykład na odległość, zatem powstaje okazja do tego, aby współpracować z partnerami zagranicznymi, aby poszukiwać też źródeł finansowania zagranicznych, które wspierałyby działania innowacyjne, które należy wzmacniać działalnością marketingową.